Siema, z tej strony Dredu i Diabeł, a wy słuchacie podcastu RPGatka, czyli pogadanek dwóch nerdów emigrantów o RPG. Nasz podcast możecie znaleźć na YouTubie, na Spotify, na Apple Podcasts, na Anchor FM i wielu, wielu innych platformach. Nasze media społecznościowe to Facebook, Oni Gry i Diabelskie Presety, kanał Twitch, Oni Gry i Diabellus, Instagram Oni Gry, czy coś jeszcze? Twój Twitter właściwie jeszcze. Tak, mój Twitter małpa Diabellus. No i to tyle na obecną chwilę tak naprawdę. Tak, z mediów społecznościowych to tyle. Jakbyście mieli ochotę wesprzeć nas i dorzucić pieniążkiem na nowe mikrofony czy coś innego, bo wam się nie podoba dźwięk, to możecie wskoczyć na Patronite i sypnąć tam groszem. Znajdziecie nas pod hasłem Oni Gry oczywiście. Z ważnych informacji nadajemy dzisiaj na żywo, będziemy czytać czat, ale oczywiście nie odpowiemy na wszystkie pytania, chociaż postaramy się na te sensowniejsze jak najbardziej odpowiedzieć. Diabeł, co dzisiaj w odcinku? W dzisiejszym odcinku poznacie zasadę Diabła i Dreda szybkiego tworzenia sesji. Dowiecie się, gdzie szukać inspiracji do swoich sesji i opowiem wam tradycyjny suchar tygodnia. Tak. Oh, Boże święty. No bywa, no. Ja wiem, jest zły, ale mam bardzo dużą sentyment do niego, więc no. Dobrze. Zanim przejdziemy do wszystkiego. Dokładnie. Tak jest. Zanim przejdziemy do wszystkiego, mamy parę informacji. Otóż The Genesis pojawił się jako darmowy elektroniczny RPG. Można go ściągnąć z strony thegenesis.com. Polecam, bardzo ładna gra, bardzo ładnie wygląda, więc warto sobie rzucić okiem. No, jak ktoś ma ochotę, to polecamy. Co jeszcze, Dredu? Co jeszcze ciekawego u nas? Dzisiaj oprócz tego, że The Genesis is gratis, to Lykonik za tydzień. Zaczynamy online. W tym roku. Nie będzie w Krakowie, będzie w internecie, czyli wszędzie, tam gdzie wy. Jezus Maria, teraz ta piosenka weszła mi do głowy, zawsze tam ci ty. Boże święty, to było tak złe. Zapraszamy serdecznie, kto jeszcze nie jest na serwerach Oniona, zapraszamy na serwery Oniona. Jutro będę siedział przed komputerem i tutaj na Twitchu będę rzucał informacje, co jak działa. Dla tych, którzy jeszcze na przykład nie prowadzili w internecie sesji, a mieliby ochotę parę rzeczy posłuchać czy popróbować, to będę tutaj cały dzień jutro na Twitchu, a wieczorem też na Facebooku. Będę o kilku rzeczach mówił, kilka rzeczy pokazywał. Można aktywnie brać udział i próbować. Postaram się przybliżyć to wszystko, a za tydzień widzimy się, gramy i śpiewamy na internetowym konwencie. Co będziesz śpiewał? Nie wiem, coś wymyślę. Zawsze tam, gdzie ty, będę śpiewał. Będzie straszne. O Boże, okej. Okay. Ale mam jeszcze do ciebie pytanie, zanim przejdziemy do najważniejszej części podcastu. Dredo, co zrobić, gdy podręcznik, który bardzo chcemy, jest niedostępny w naszym kraju? Więc generalnie, jeśli w waszym kraju jest niedostępny, to pewnie w naszym jest. Więc zadzwoń i załatwimy, nie? Także pierwsza rzecz, jeżeli w waszym kraju jest niedostępny podręcznik, to na pewno znacie kogoś, kto w waszym kraju nie mieszka, a mógłby wam pomóc z jakby zdobyciem tego podręcznika. Ale oczywiście Diabeł ma dużo łatwiejszy pomysł na to, co z tym zrobić, więc oddaję głos do studia. Diabeł, co zrobić, kiedy nie masz w ogóle dostępności podręcznika w twoim kraju? Kup PDF-a. True. Badumc. Koniec, nie? Ja rozumiem, że część ludzi może PDF-ów nie lubić, ale jeśli chcecie mieć ten podręcznik faktycznie po to, żeby go sobie jakoś ogarnąć, żeby zapłacić twórcom za pracę, to PDF jest dobrą drogą. Jasne. Nawet jeśli ktoś po prostu nie lubi. Mhm. Tak prawdopodobnie skończy się na tym, że ktoś by po prostu ściągnął pirata, to już lepiej kupić PDF-a. Tak. Tym bardziej, że na przykład ja pomimo tego, że do PDF-u mam takie średnie podejście, to i tak zdecydowanie bardziej wolę nosić ze sobą Kindla, na którym no, czyta się nieźle, tak czy inaczej, niż tonę podręczników w kieszeni, więc... Czy podręczniki RPG najlepiej czyta się na tabletach, wiesz? Ja mam takiego Kindla tabletowego, także... Nie masz prawdziwego Kindla, tylko masz po prostu podróbkę. Mhm. Znaczy, mam prawdziwego Kindla, jest kolorowy, działa jak tablet. Okej, okay, czy masz Amazon Fire albo coś w stylu? Tak, coś takiego. Tak, więc ale pewne rzeczy po prostu się nie przeskoczy, jeśli, nie wiem, chcielibyście kupić Volsunga,
no to nie ma opcji i albo jest rynek wtórny, jakieś bazary RPG albo coś w tym stylu, albo po prostu trzeba powiedzieć sobie, no to trudno, nie ma. Co ja zrobię? Weźcie od kolegi i przepiszcie. Tak. Dobrze, to pytanie sponsorował Żyżek, pozdrawiamy serdecznie Żyżka. No ale dobra, punkt programu główny, dzisiaj diabeł. Tak. Dredu, jak nazywa się piracka balista? Nie wiem. Jak? Arbalista. Jest gorsze, jak to mówisz. Bo wiesz, bo jest taka broń arkbalista i ar piraci. Boże, będziemy teraz tłumaczyć suchary jak garnek? Spodobał mi się ten motyw, no. Boże, tak. Nowy level, nie? Nie no, no. Nie będziemy tego zbyt często tłumaczyć, ale dla wszystkich ludzi, którzy nie zrozumieli, było specjalne, szybkie wytłumaczenie. Na pewno jest wam teraz sucho i teraz wszyscy chcą się napić wody. Mm-hmm. Dlatego będziemy przechodzili powoli do tematu głównego odcinka dzisiejszego, czyli jak przygotować sesję, żeby się nie narobić. Natomiast zanim będziemy o tym mówić, mamy razem z Redem małe ogłoszenie. Otóż rzeczy, o których dzisiaj opowiemy, są rzeczami, które działają dla nas. Jest szansa, że wam nie podejdą, nie będą was sprawiać radości. Nie są to żadne oświecone rady i po prostu jest szansa, że to, co my opowiemy dzisiaj, będzie dla was absolutnie nieużyteczne. Tak. Więc generalnie jak posłuchacie, to sprawdźcie pewne rzeczy, ale absolutnie przetestujcie je na sobie i sprawdźcie, czy to u was po prostu działa. I jeżeli działa, to spoko, jeżeli nie, to po prostu sobie nagnijcie do waszych potrzeb. Bezstresowo. Dokładnie. Tak, dobrze. No to co? Ja przygotowałem dzisiaj to w formie zasad, których ja się trzymam w miarę możliwości podczas tworzenia swojej sesji. Można to obejrzeć online na moim kanale YouTube. O, właśnie mam kanał YouTube Diabelskie Wersety, zapomniałem o tym. Tak, na moim kanale można to obejrzeć, jak wygląda moje przygotowanie do sesji. Zwykle trwa to około godziny i mam zwykle materiału na całą sesję, trochę więcej. I co, i może bez zbędnego dodatkowego gadania przejdźmy do tego. Zasada numer jeden według diabła. Wyrzuć wszystkie niepotrzebne elementy sesji, czyli pozbądźcie wszystkich handoutów, muzyki do scen, innych tego typu rzeczy. Bo po prostu ich nie potrzebujesz. Nie musisz się skupiać na tym, żeby przygotować sesję. Nie musisz się skupiać na tym, żeby zrobić handouty, muzykę, czy jakieś inne rzeczy, które mogą ci zająć czas. Tak, sama sesja bez tego zadziała. Tak, ja myślę, że tutaj ważna jest jakby znajomość języka polskiego, która tutaj pomaga zrozumieć, że to nie jest wymagane, ale jest możliwością, nie? I dużo ludzi zapomina o tym. I to jest takie, że gdzieś w tych ludziach, w bardzo dużej ilości ludzi pojawia się taka rozkmina, że Boże, na każdą sesję muszą być handouty. Nie muszą być, tak? Chill down. Fajnie jak są. Pewnie. Każdy dodatek jest fajny, nie? Ale to są dodatki. I to o tym trzeba sobie pamiętać, nie? Bo tym bardziej, jeśli gra się przez internet. Jakby masz troszkę bardziej ograniczone do popisu, albo musisz trochę bardziej kombinować. I wtedy dużo, myślę, łatwiej sobie zdać sprawę, że handouty są tak naprawdę tylko i wyłącznie dodatki do czegoś, nie? I wszystko da się spreparować po prostu porozmawianiem albo opowiedzeniem. Albo wrzuceniem tekstu na czat. Dokładnie. No, nie ma takiej potrzeby, żeby w twoim RPG były jakieś handouty. Zwykle przygotowanie handouta jest czasochłonne i dla mnie jest po prostu pierwszą rzeczą, która by leciała z moich sesji, bo po prostu marnowałem czas. Czasami nawet się okazało, że przygotowałem handouta przez pół dnia i nie miałem okazji go wykorzystać w sesji, bo raczej poszli zupełnie inną stronę. No. Więc zastanówcie się nad tym, czy tego na pewno chcecie w swojej sesji. Natomiast odnośnie muzyki jeszcze tutaj można dodać taką małą rzecz. Ostatnio na jednej grupie na grupie Wolfsunga pojawiło się pytanie odnośnie jakiej muzyki użyć na sesji, bo moim graczom jest za cicho i chcą po prostu czuć jako tło. Jeśli chcecie muzykę tylko i wyłącznie jako tło, to po prostu zróbcie sobie wspólną listę na Spotify albo na... Jak się nazywa to, co Watch Together, nie? Watch Together, dokładnie.
I tam po prostu proście, słuchajcie, wrzućcie rzeczy, które wam się podobają, później razem sobie to przejrzymy, zobaczymy, czy nam to pasuje i to zadziała. Jeśli to ma być tylko i wyłącznie tło, które ma zagłuszać ciszę, to jest sposób. Jeśli chcecie, wiadomo, jeśli chcecie ewentualnie też przygotowywać, nie wiem, muzykę do jakiejś konkretnej sytuacji, to też poświęćcie na to czas raz, a dobrze. Zróbcie sobie po prostu jakieś playlisty do muzyki do walki, muzyki do tego, do tamtego i korzystajcie z tego po prostu cały czas. Nie spędzajcie na tym, żeby przy każdej sesji wymyślać dodatkową muzykę. To bez sensu. Jasne. Z takich ciekawych narzędzi, to o tym wspominaliśmy kiedyś tam już, to podrzucił mi Avril z K20 Podcast, jest Sirenscape z aplikacją taką desktopową, gdzie mistrz gry ma możliwość puszczania jakichś ambientów, czy takich drobnych, darmowych muzyk, które są w aplikacji dostępne. Także wszyscy ich słyszą równocześnie, każdy sobie może zrobić głośniej, ciszej, nie? Więc jeżeli macie dostęp do tego Sirenscape, on jest płatny parę dolarów chyba miesięcznie, ale jeżeli macie do tego dostęp, to może to być nawet niezłym substytutem tej playlisty na Spotify, jeżeli bardzo macie duże parcie na to, żeby sobie gdzieś tam grać tą muzyką, bo ujednolica tak raz ma tą swoją głośność, on tak samo na Watch Together, więc jakby jeżeli potrzebujecie jakichś dodatkowych muzyczek czy dźwięczków, to ten Sirenscape myślę, że też jest spoko opcją. Dalej pamiętajcie, że to też jest additional, nie, to jest bonus, więc no spoko. Tak, generalnie, no ja jak mówię, ja gram bez muzyki w ogóle. I dwa razy mi gracze narzekali może, że nie ma muzyki, ale potem się przyzwyczaili po prostu. My grywamy z botem na Discordzie, też można, jak ktoś lubi klepać sobie komendy gdzieś tam na boku, bo też można. Nie, jasne. Okej, okay, dobrze. Dodatki dodatkami. Tak. Zasada numer 2. Skup się tylko na przygotowaniu sesji. Co mam na myśli dokładnie? Otóż kiedy zaczynasz przygotować sesję, wyznacz sobie powiedzmy godzinę przed sesją albo 2 godziny przed sesją, na których będziesz to robił, wyłącz wszystkie rozpraszacze, komórki, streamy, oczywiście komórki mam na myśli, wycisz ją i inne rzeczy, które mogą cię rozpraszać i skup się na tym. Ja na przykład zostawiam sobie tylko muzykę, której słucham, i otwarty dokument, w którym piszę notatki. To jest tyle. Więcej nie potrzebujesz. Cała reszta będzie się po prostu rozpraszała i no po prostu jest trochę bez sensu, nie? Chcesz się skupić, chcesz zrobić sesję szybko? Skup się na niej, tylko i wyłącznie na niej. Mhm. Jasne. Znaczy, generalnie są ludzie, którzy są chorymi, multitaskującymi maszynami. Na przykład ja, który robi zawsze 3 rzeczy na raz, żeby się móc skupić fizycznie na 2 maksymalnie. I jak gdzieś tam pisząc te sesje, zazwyczaj robię tak, że piszę z jednej strony sesję, a z drugiej strony robię coś innego, żeby móc tą sesję fizycznie napisać, natomiast to jest dalej skupianie się właściwie, czy to jest moje podejście do skupiania się na tym, nie? Więc jakby znajdź po prostu swoją zasadę złotą, nie? I warto powiedzieć, żeby zamknąć social media jak najbardziej, czy takie rzeczy, które aktywnie potrafią cię pingnięciem gdzieś wybić z rytmu, nie? Ale poza tym jakby trzymanie się był ustawny, tak, no, jednej rzeczy, nie? Bardziej lub mniej. Dokładnie, nie wiem, no, ja też potrafię multitaskować, ale wiem, że o wiele lepiej mi wychodzi przygotowanie samej sesji, kiedy się po prostu tylko i wyłącznie tym skupię, kiedy nic mnie nie rozprasza, kiedy nic innego dodatkowego nie robię. Ewentualnie czasami, kiedy mam po prostu jakąś totalną pustkę w głowie, odpalam sobie, nie wiem, jakąś gierkę, która nie zajmuje mojego umysłu tak naprawdę i po prostu grając tą gierkę myślę nad tym, co na sesji. Przepraszam, bardzo zobaczyłem, Chrobal napisał, to ja wyłączam streama i idę pisać sesję. Nara, Chrobal, idź pisać sesję. No, pisz sesję, jest ważniejsza. Trup. Jak się śpieszysz, to idź to zrobić. A to sobie już na YouTubie potem. Dokładnie. Dobrze, no to co? Przechodzimy do kolejnej zasady. Jasne. Całkiem szybko nam to idzie, cholera jasna. Kurde, no za szybko, nie? Ale wiesz, bo to są generalnie takie zasady, które są dość, myślę, spakowane w jedno, nie? Takie winnerowe tak. Zasady. Dobra, to jest raz, dwa, że no. Pewnie się rozgadamy jeszcze po drodze przy kolejnych, bo to były jak najproste zasady. Teraz zasada numer 3. Rozmawiać z graczami, czego oczekują. No. To jest coś, czego nikt nie potrafi, nie? Ha. No, to jest trudne tak naprawdę, żeby porozmawiać z graczami, czego dokładnie oczekują. Tutaj są 2 typy graczy oczywiście. Gracz, który zna grę i gracz, który tej gry nie zna. Jeśli masz graczy, którzy znają grę, to jesteś po prostu w tym momencie w niebie, bo oni mają już swoje pomysły, co by chcieli zagrać, kim by chcieli być, co by chcieli robić i to w tym momencie po prostu jest kopalnia pomysłów i jest super, nie? Typu, nie wiem, gramy w Warhammera i na przykład gracze mówią, no to my chcemy zagrać, nie wiem, kompanią łapaczy szczurów, nie?
Okej, okay, spoko. Okej, okay. Czyli będziemy robili coś z Skavenami. Fajnie, fajnie. Mhm. A coś jeszcze? Macie jakieś pomysły? No i moja postać jest tam potomkiem jakiegoś króla. Okej, okay, super, fajnie. Dobra, czyli będziemy tutaj wciągali wątek ten. Mhm. Dobra, dajesz dalej. I tak po kolei po prostu wyciągając od graczy to, czego oni oczekują, można dojść do tego, co będzie na sesji tak naprawdę. To się... Może nie będzie to dla nich zaskoczeniem, ale przynajmniej będą się fajnie tak, bawić. To się da zrobić też z ludźmi, którzy nie grają, nie znają tematu, nie znają systemu. Nie jest tak łatwe, nie? Bo to jest generalnie wypytanie się o to, czego oczekują, a potem po naginanie, po wytłumaczanie pewnych rzeczy, to jest generalnie trochę dłuższa, grubsza rozmowa, żeby wytłumaczyć takie istotne dla fabuły i haka od graczy elementy, ale to się też da zrobić, nie? Więc jakby w momencie, kiedy ktoś wam nie umie grać, to nie zarzucajcie tego pomysłu, też przegadajcie tematykę, co chcą, nie? Czego gracze oczekują. Natomiast tak, zgadzam się, jeżeli ktoś wie, słuchajcie, jeżeli zbierzecie 5 osób i wszyscy wiedzą, że chcą grać w Warhammera, i o ile to nie jest akcja na zasadzie Mitch Grey już wie, że będzie prowadził sobie nie wiem, zlecenie tego Oberhauera czy coś tam, no to kontrakt. Oldenhallera. Jezus Maria. Boże, wstyd dredu. Kontrakt Oldenhallera, no to przegadajcie to, tak? W momencie, kiedy gracze podchodzą do sesji i wiedzą, że mistrz gry będzie prowadził coś, co ma z góry ustalone, też się da, bo do wszystkiego się da wpleść wątki poboczne i wątki osobiste, jak najbardziej, i róbcie to. Ale no to już w drugą stronę raczej, nie? Mm. A co jak ludzie nie znają totalnie gry? Albo nigdy nie grali w RPG-szki. No, jak nie znają totalnie gry, albo nigdy grali w RPG-szki, to ja bym poszedł w stronę, okej, dobra, no to chcemy grać w RPG, to w co dokładnie byście chcieli zagrać? Czy nie wiem, chcielibyście eksplorować jakieś lochy, czy może chcieliby jakieś intrygi polityczne, czy może chcielibyście zrobić coś innego? A jak coś innego, to co dokładnie? I po prostu dopytywać, drążyć cały czas, czego dokładnie ci ludzie oczekują. Może ewentualnie, jaki film ci się ostatnio podobał? Tak, to jest jedno z fajniejszych rzeczy, nie? Jaką grę ostatnio grałeś? Co ci się w tej grze najbardziej podobało? Która lokacja, nie? To są rzeczy, które jak najbardziej tutaj podpowiadają mistrzowi gry, co ma tak naprawdę zrobić. Bo jeżeli ktoś ci powie, że kurde, ale ja bym zawsze chciał Indiana Jonesa zagrać, nie? Dobra. Aha, tajemnicza świątynia. Aha. Dobra. Artefakt na końcu, super, mamy już losze gotowy. O, to jest chwila moment, nie? Także generalnie rozmowa z graczami robi połowę roboty za ciebie. Dokładnie, Marcin daje naprawdę tyle inspiracji. Gracze są naprawdę kopalnią wszelkiej inspiracji dla was i korzystajcie z tego. Oni dadzą wam całą sesję, jeśli tylko będziecie im pozwolicie. Nie musicie wymyślić wszystkiego sami. Jup. Mhm. Co, lecimy do następnego punktu? Kurde, 10 minut streama, a my już jesteśmy w połowie, nie? Nie, w połowie. No tak. O nie, w połowie, bez przesady. Co, kolejny punkt? Tak, myślę, że kolejny punkt. Może ty zaprezentujesz punkt numer... Więc zasada numer 4. Nie bądź gotowy na wszystko. I to jest chyba jedna z tych moich ulubionych. Mhm. Bo co? Ale jak to? Nie bądź gotowy. No właśnie. Musisz być gotowy na wszystko. No właśnie. Nie da się być gotowym na wszystko. Absolutnie nigdy. Jeżeli ktoś wam kiedyś powie, że trzeba być gotowym na wszystko, to nie ma pojęcia o tym, co robi. Bo nie da się być gotowym na wszystko. Da się być przygotowanym na pewne elementy. Można na siłę wprowadzać pewne elementy. Natomiast gwarantuję, że niezależnie od tego, jak będziesz próbował robić, niezależnie jak dobrym pastorem RPG-ów jesteś i jak silny w to drogowanie skill posiadasz, to zawsze ktoś wymyśli ci czwartą możliwość na trzy, które ty przygotowywałeś. Czy 25 na 24, które przewidziałeś. Absolutnie zawsze. Jak nie wierzysz, zagrajmy. Nie? Oj tak. I generalnie dobrze, bądź tego świadom, nie? Bo jeżeli skupisz się na rdzeniu przygody, a nie na tym, w jaki sposób do tego rdzenia doprowadzić, tylko na tym, jakie poszlaki są istotne na przykład, to nieważne, gdzie je wrzucisz, nie? Tak jakby, ta poszlaka nie istnieje, dopóki ty jej tam nie wrzucisz, więc czy oni znajdą informację o czymś tam, o punkcie A z książki, od kucharza, czy gdzieś tam wykupią to od jakiegoś tam karawaniarza z Arabii, to nie ma znaczenia dla ciebie jako mistrza gry, tak długo jak dasz im poszlakę, którą potrzebują, nie? Więc tutaj wersja, czy droga, którą pójdą, absolutnie nie robi różnicy. Tak, to prawda. Dwa, że też warto pamiętać o tym, że
po prostu może być tak, że gracze nie będą chcieli grać tego, co przygotowałeś, tylko będą mieli jakiś swój pomysł. Tutaj po prostu wracamy do punktu rozmawiania z graczami, ale jeśli przypadkowo nie porozmawiałeś z graczami i nie wiesz, co chcą zagrać i po prostu zacząłeś robić coś zupełnie innego, przygotować sobie, to wtedy po prostu płyń z nimi. Nie przejmuj się tym, że to nie jest przygotowane, nie? I że nie masz wymyślonych wszystkich rzeczy. Po prostu leć z tym. Znaczy czasem da się z tego zrobić jakiś, albo się zrobi po prostu inna gałąź z tego, tak? No bo czasem się tak zdarza, że pójdziesz po prostu zupełnie inną stronę i wyjdzie wam zupełnie inna przygoda niż to, co przygotowałeś. Czasem wyjdzie z tego mały sidequest i potem zrobicie pętelkę i wrócicie do głównego nurtu. A czasem no, wyjdzie różnie, tak? Generalnie warto też, co powiedział Chrobal, znaczy Chrobal napisał, rzuty kością też bardzo dużo mogą pogmatwać, że powiem inaczej, rzuty kością mogą bardzo dużo pomóc, jeżeli masz przygotowane jakieś tabelki generatorów, ale o generatorach później, natomiast te generatory mogą często przydać się w takich sytuacjach też, nie? Tak, a to jemu chodziło bardziej o na przykład nieznane testy ważne. Aha. Typu, nie wiem, potrzebują, żeby pójść dalej, potrzebują naprawić na przykład tą maszynę, tak? Bo bez tego po prostu cała reszta dalej nie ruszy i są po prostu w kropce. I tu jest w ogóle też ważna rzecz, nie uzależniaj nigdy pchnięcia fabuły od rzutów kości. Bo jest spora szansa, że po prostu coś pierdoli. Outcome wszystkiego super, ale samo popchnięcie fabuły do przodu od rzutu kością jest bez sensu. Dlatego na przykład ja nienawidzę Zewu Cthulhu, nie? True. Chociaż w Zewie Cthulhu można... W sensie basic roleplaying, nie? Tak. BRP są tak... No, to trzeba lubić, nie? Fail forward po prostu, czyli albo ważone elementy, tak? Nie da, jeżeli muszą otworzyć drzwi, to niezależnie od tego, czy zdadzą test, czy nie zdadzą testu, te drzwi zostaną otwarte. Tylko. Albo zdadzą ten test i drzwi się otworzą i generalnie wejdą sobie do pomieszczenia, albo nie zdadzą tego testu i drzwi się otworzą, ale przy okazji uruchomi się pułapka, która im zrobi srogi wpierdol, tak? Więc... Tak, albo zostaną pojmani, albo cokolwiek innego. Dokładnie. Jeśli już ewentualnie upierasz się na takie elementy, to w przypadku tych elementów przygotuj sobie właśnie, co jak się nie uda graczom. Co wtedy? Bo nawet to jeżeli masz rzut, który ma 95% szansy, tak, ale to jest rzut dalej. Dalej jest 5% szansy, że nie wejdzie. Jeżeli ci nie wejdzie, to co wtedy? Nie? Nigdy nie uzależniajcie od rzutów kości fabuły, którą jakby muszą iść gracze dalej. Jeśli w ogóle chcecie ich ciągnąć w ten sposób, nie? Bo to jest też zupełnie inna sprawa, że jeśli po prostu improwizujecie, to już kij z tym, ale zakładamy, że jak ktoś się przygotowuje, to nie składa wszystkiego na improwizację. Także tak, jeżeli mówimy o przygotowaniu się do sesji, to absolutnie zupełnie nie idźcie w tę stronę. Fail forwardujcie, otwierajcie im te drzwi, puchajcie fabułę do przodu, rzucajcie im na twarz konsekwencjami, w sensie spoko, dojdziecie tam, ale na przykład zginie wasz towarzysz, albo będzie ciężko chory nagle, albo znajdzie was straż przy okazji, albo tego typu rzeczy. Utrudniajcie im to, nie? Niech oni czują, że coś im tam chodzi na depcze po piętach, czy cokolwiek innego. A nie mówcie im prosto w twarz, że no sorry stary, ale koniec gry. Przegraliście, nie? Bo to nie na tym polega. Znaczy, to też zależy, nie? Bo jak na przykład kości zabiją graczy, no to zabiły graczy, znaczy, koniec, kropka, nie? Okej, okay, to jest inna rzecz, tak? To jest ryzyko zawodowe, nie? No, wszystko zależy od gry, no to jest też zupełnie inna sprawa. Każda gra jest inna. No tak warto jeszcze wspomnieć, że jak gracie pierwszą sesję, którą chcecie prowadzić jakoś open worldowo, tak? Chcecie mieć otwarty świat, po prostu wrzucić graczy i niech się bawią, to warto sobie przygotować parę wątków, które mogą graczy zainteresować. Po prostu parę. Tredu? Coś... Nie, nic się nie stało. Nic tutaj nie widziałeś. Tak, więc generalnie po prostu starajcie się mieć przygotowane parę wątków dla graczy. Po prostu. Któryś z nich może ich zainteresuje. Jeśli porozmawialiście z nimi, macie sporą szansę, że każdy z nich zainteresuje i będziecie po prostu mieli przygotowane w tym momencie już 3 sesje albo 4, nie? Bo wymyślili sobie 4 questy, które od których gracze mogą zacząć i gracze będą musieli zastanowić, który zająć. Więc w takim przypadku często jest tak, że po prostu twój pierwszy prep będzie prepem do 4 sesji do przodu, na przykład. Ale z tyłu będzie to warto tego. Plus jakby
też moim zdaniem ważna rzecz, jeżeli ktoś przygotuje się do jakiejś takiej mini przygody, która przewidywana jest rzeczywiście, tak jak powiedzieć, na cztery questy, nie? Czyli cztery sesje, to przygotowanie pierwsze jest ciutkę dłuższe niż te pozostałe, bo jakby przygotowując ten pierwszą sesję, musisz ją po pierwsze osadzić, tak? Czyli powiedzieć sobie przykładowo, jedźmy młotkiem, nie? Młotka znają wszyscy, albo większość przynajmniej. Mamy sobie Middenheim, nie? I przyjmujmy, że dobra, no jesteśmy w tym cholernym Middenheim zapchlonym. Damy im misję, żeby poszli do kanałów odbić sobie, nie wiem, jakiegoś tam typa od gildii złodziei, czy cokolwiek, nie? Więc przyjmujemy sobie, po pierwsze mamy lokację rozpisaną, musimy sobie wymyślić kilku NPC-ów, jakiego typa odbić, kto nam to zleca, kto ci będzie przeszkadzał w tym. Takie podstawowe rzeczy, tak? O tych podstawowych rzeczach też zaraz pewnie parę słów powiemy, ale takie najbardziej podstawowe rzeczy, czyli właśnie miejsce, parę NPC-ów, bo oni się mogą przewijać, mogą się w ogóle nie przewinąć, ale podrzucisz ich potem, jak już masz gotowych, to ich kopiuj i wklej. I powiedzmy dodatkowe 2-3 zdania, jeżeli oni stwierdzą, my nie idziemy go odbić, to na zasadzie, no dobra, no to jest turniej rycerski, albo nie wiem, no to dobra, spławcie drewno barką, albo no cokolwiek innego, nie? I w większości przypadków będzie tak, że przy tym, tak jak powiedziałeś Diable, ty, że przy tym pierwszym przygotowaniu, jak sobie przygotowujesz kilka rzeczy naokoło, to nie dość, że masz pierwsze 4 sesje gotowe i z głowy, to dodatkowo masz jeszcze bazę pod kolejne rzeczy, bo właściwie tych NPC-ów już nie musisz zmieniać, tak? Miejsce dalej stoi, a jeszcze się rozwinie przy okazji przez te 4 sesje, jak sobie tylko zrobisz notatki od graczy, więc to się będzie już samo dalej generowało ongoing, nie? Więc po pierwszej takiej, powiedzmy, godzinnej, półtorej godzinnej posiadówce z kartką papieru i prepem, to już masz z głowy większość, nie? Także to też tak. Takie. To prawda, zdecydowanie z tym się zgadzam, zresztą no w sumie jakbym się nie zgadzał, to byś mi nagrywali tego podcastu. True. Ale to właśnie tak. Też wchodzimy troszkę w tą zasadę numer 5, nie? Już o tym mówiąc. Tak, zasada numer 5 brzmi, znaj grę, którą prowadzisz. Może brzmi to trochę absurdalnie, ale po prostu chodzi o to, że trzeba znać ją na wylot. Tak naprawdę na wylot. Znać ją bardzo dobrze, jeśli gra jest rozbudowana. Po prostu trzeba wiedzieć, co to jest to Middenheim, co tam się znajduje, kto jest ten władcą Middenheim, jakie tam są kościoły, etc. Zwłaszcza jak prawdopodobnie gracze też to wiedzą. Bardzo możliwe, nie? Tak, więc oni będą prawdopodobnie chcieli się odnieść do jakichś tam rzeczy z tego miasta, które znają na przykład. Z drugiej strony, jeżeli nie znają, albo ty nie masz ochoty lecieć na standardowym kanonie, bo na przykład planujesz jakieś niespodzianki, to zaznacz przed sesją, słuchajcie, gramy mało kanonowo, gramy w którymś tam roku, mało kanonowo, bo nie ma znaczenia, kto tam naprawdę rządził, więc ja wam dam kilka informacji na dzień dobry, takich, które wszyscy wiedzą, bo podejrzewam, że jeżeli ja sobie wymyślę teraz władcę Middenheim, którego tam lorowo nie ma, bo jakby, nie wiem, wydawca tego w tym roku nie przewidział, no to jakby władcę zna każdy, albo każdy o nim słyszał, w sensie, nie? Więc przed sesją po prostu przygotuj pewne rzeczy i daj to graczom, nie? Ale to jest też na zasadzie przygotuj to tak, żebyś ty nie mógł być zagięty, nie? A jak już cię zagną, to sobie coś spreparuj i dopisz. Znaczy, jak cię na samej sesji zagną, zadają pytania, na które nie znasz odpowiedzi, to ja tutaj się będę odnosił do swojej ulubionej techniki. Jeśli gracz zadaje ci pytanie, na które nie znasz odpowiedzi, odwróć pytanie. W sensie, jeśli gracz pyta cię, kto jest w karczmie, a ty nie masz tego pojęcia, to pytaj, a kogo szukasz? Tak. Bardzo, to jest bardzo dobra technika i absolutnie też polecam robienie takich rzeczy. Kłam? Nie. Absolutnie się chyba nie... Nigdy nie kłam graczy, tak? Nigdy nie kłam graczy. Nie okłamuj graczy, absolutnie. Nie okłamuj ich, że masz wyższe rzuty na kościach, czy niższe rzuty na kościach, niż powinieneś mieć, żeby ich oszczędzić. No nie, absolutnie tego nie rob. Kiedyś tak robiłem, to jest zło. Nie okłamuj graczy, kiedy mają rację, tak? W sensie, jeżeli ktoś ci mówi, że w tym mieście coś tam się powinno zdarzyć, czy nie, może nie zdarzyć, ale ktoś tam sobie mieszka, to sprawdź to, potwierdź lub nie, albo poinformuj, słuchaj, dobra, ale na potrzeby gry zmieniłem mu nazwisko na Zbigniew, nie? Tyle. To jest nazwisko jakby... na Zbigniew. Od następnej sesji wrócimy sobie do tego lorowego, nie, to na razie to jest Zbigniew, nie? Natomiast nie okłamuj graczy, czy nie wmawiaj im, że ty wiesz coś dużo lepiej, tylko po to, żeby... A, tego nie było, nie? Także nie kłamiemy graczy. Natomiast tak, odbijanie piłeczki. Kogo szukasz, nie? Kto jest królem? A nie wiem, a kto jest królem? A kto chce, żeby był królem? Albo coś, co ja uwielbiam w świniogronach robić,
jak wyruszają sobie gracze na misję, nie, to wjeżdżacie do miasta. Nie? Jak się nazywa miasto? I ktoś tam rzuca: Radom. Dobra, jesteście w Radomie, witam, nie? Tak było. Nie chyba kłamie. Random. Także absolutnie, pamiętajcie, że jakby jesteście mistrzami gry, pewne rzeczy są wspólne, nie? Gracie tutaj wszyscy, nie tylko wy możecie, czy musicie wymyślać pewne rzeczy na sesji, tak? Tak. Będąc też przy znajomości gry, to warto też powiedzieć, że trzeba dobrze znać mechanikę, którą się gra, tak? Więc to pomaga po prostu przy przygotowaniu sesji. Kiedy gramy przez tego Warhammera głupiego, to wiemy, że mamy drużynę, powiedzmy, trzech chopów, którzy mają po prostu jakieś tam konkretne umiejętności. Ja mam, powiedzmy, WW-30, więc nie ma sensu na nich wrzucać na przykład przeciwnika z WW-60, tak? I jakąś tam wysoką zbroją i odpornością. Po prostu go nie zabiją, nie pokonają go. Chyba że chcemy po prostu tutaj zrobić: ok, to jest gościu, którego nie macie szans pokonać i on ma być po prostu strażnikiem tego miejsca, które chcecie wejść. Jeśli chcecie tam wejść, musi to zrobić inaczej niż atakując go. I to też jest spoko, ale warto po prostu mieć w głowie, że mechanika, znając mechanikę gry, jesteśmy w stanie przygotować sobie starcia, wyzwania dla graczy. Bo to po prostu jest... To jest ważny element przygotowania do sesji. Wiedzieć, jakie są poziomy trudności przed sesją pewnych rzeczy. Tak. Absolutnie się zgadzam z tym. Nie? Mechanika, znajomość mechaniki moim zdaniem jest dużo ważniejsza niż znajomość samego lore w grze. Ponieważ bez znajomości lore możesz pewne rzeczy powymyślać, bez znajomości mechaniki no nie powymyślasz. Nie? To jest jakby... No nie, tego się nie obejdzie, kierowniku. Nie? Po prostu. Dokładnie. Tutaj Pains Venom, kurde, straszny nick, napisał: grając zawsze ze znajomymi, mam zasadę, mistrz gry ma zawsze rację i to rozwiązuje dużo problemów, bo jeżeli MG coś stwierdza, że królem jest Zbigniew, to wszyscy w to idą. No, okej, okay, rozumiem, ja akurat jestem przeciwnikiem tego typu zasad. MG ma prawo się mylić, każdy ma prawo się mylić, więc jak ja popełnię jakiś błąd lorowy, a gracz wie lepiej, to ja nie widzę problemu, żeby to poprawić. Tak. To jest tylko gra. Więc jak ktoś mi zwrócił uwagę w momencie, w którym powiedziałem, że w tym mieście rządzi Zbigniew, a on powie mi nieprawda, bo Karl Franz, powiem: a okej, okay, dobra, to jednak było gdzieś napisane, spoko. To w tym mieście rządzi Karl Franz. And that's it, nie? Proste. Jeśli ktoś zna lepiej lore niż ja jako gracz, ja nie widzę z tym problemu, żeby on coś powiedział, dopowiedział. To nie jest tak, że MG odpowiada za wszystko. Yep. Zgadzam się, nie? MG odpowiada za sporo rzeczy, ale jakby jest człowiekiem, ma prawo popełniać błędy i nie bójcie się tego, nie? Nie ujmie wam to, że gracz wam podpowie coś, że nie macie, znaczy w którymś miejscu, że nie macie racji. Nie? Nawet przyznam szczerze, że jeżeli wy się przyznacie do błędu, to często urośniecie w oczach gracza. Także no stress. Proszę jest po prostu odbijać piłeczkę, bo w tym momencie gracze przyjdą z fajną odpowiedzią. I to jest spoko. Tak. Ewentualnie są jeszcze gry, takie jak na przykład Powered by the Apocalypse, czyli Świat Apokalipsy, Dungeon World, Sun World i masa innych gier, w których świata nie ma. Co wtedy? Wtedy ten świat się wymyśla w trakcie gry razem z graczami. I to, co jest to absolutnie ważne, trzeba go zapisywać sobie bardzo dokładnie, co się tam dokładnie pojawiło, bo gracze będą pamiętali, że wymyślone przez siebie, a jeśli ty zapomnisz, to będą mieli z tym problem. Notatki więc są tutaj jest kwestia, tak, róbcie notatki w trakcie sesji w takich grach, gdzie wymyślany świat jest w trakcie gry. To naprawdę jest turbo ważne. Tak. Tak. Więc generalnie tutaj, jeśli chodzi o notatki, to jeszcze szybka rzecz, zanim przejdziemy, bo notatki też powiedziałem później. Notatki dokładne, ale takie, żeby się... Znaczy, nie muszą być dokładne, w sensie nie musisz notować każdego słowa i to nie musi być składne gramatycznie. Notatki mają mieć sens dla ciebie i musisz je umieć odczytać. Więc jeżeli ktoś kiedyś studiował albo robił notatki w jakiś inny sposób i wie, jak sobie notować, to notujcie tak, żebyście mieli potem jasność rozczytania tego, a nie zastanawiali się, co to jest? Elf, półka, cztery, siekacz, zielone jabłko. Boże, co ja im prowadziłem, nie? Tak. Co to jest bogata gąsienica, nie? I 3 godziny później, tawerna.
No to się zdarza, zdecydowanie tak, ale o tym powiem jeszcze troszkę więcej później. Tutaj Zizek napisał, co do lore, to cholernie ciężka jest sytuacja, kiedy MG jest jedynym, który gra lore i musi dźwigać to brzmienie za graczy. Gracze, for fuck's sake, choć troszkę lore'u trzeba chłapnąć. Zna lore, dobra. No z jednej strony tak. Z jednej strony tak, ja się tam z tym, ale z drugiej strony są jeśli masz graczy, którzy nie znają lore'a, bo na przykład nie wiem, gramy w Numenera, gdzie ten świat jest opisany absolutnie dość mocno, znaczy no, jest opisane 50 państw, w każdym parę miejsc i tak dalej. I no, gracze nie mają obowiązku znać tego wszystkiego. Fajnie było, jakby było, ale ja mam w tym momencie tą świetną możliwość, żeby przedstawiać im przez grę lore świata. Więc można tu pójść w tą stronę, wcale nie trzeba się tym martwić, że gracze tego nie znają, tylko po prostu po kolei ich uczyć. Przez sesję uczyć ich o lore świata. To jest bardzo fajna rzecz. To trzeba po prostu pamiętać, czy grasz z kimś, kto zna lore, czy ktoś z kimś, kto nie zna lore. Co po prostu, moim zdaniem też to jest kwestia właśnie tego innego podejścia, nie? Bo ja tak miałem z Wolfsungiem, mam powiedzmy ze 40 graczy, którzy nigdy w Wolfsunga nie grali i nagle trzeba im pokazać świat, który powiedzmy, że istnieje tylko częściowo, nie? Bo jakby te misje, czy kampanie, które ja prowadziłem na Atlantydzie, no Atlantyda jest opisana na dwóch stronach B5 bodajże, to jest ten ręcznik. Tak, B5. To jest kontynent wielkości Ameryki Południowej, prawda? I w tych dwóch stronach jest jedno miasto może opisane, jak wyglądają bohaterowie, jakie tego typu przygody tam są, czy nawet nie ma jakichś mega, mega konkretów, prawda? Więc teoretycznie tak rzecz biorąc dość poważnie, to nikt nie zna lore. Co daje ci świetne pole do popisu, bo możesz wszystko ładnie opowiedzieć, zanim coś zaczniecie robić, tak? Albo te ważne, istotne informacje wrzucać na zasadzie w artykuł w gazecie, jakieś książki, jakieś opowieści, kogoś to już tam był i tak dalej. To są elementy, które możesz spokojnie wprowadzać jako mistrz gry, bez stresu, że ktoś cię zje, tak? To nie musi być suchy temat, sucha kartka na zasadzie tu macie 20 stron, które wam rozpisałem o Atlantydzie i sobie to poczytajcie. To jest coś, co możesz spokojnie w trakcie kampanii czy sesji sobie rozwijać, a przy okazji oprzeć na tym jakiś spory element fabuły, gdzie z każdym na przykład odcinkiem czy z każdą opowiedzianą historią mi się coś odblokowuje w głowie i nagle o Jezus, to się tak dzieje, nie? Idziemy w to. Także jakby to, że tylko mistrz gry zna lore świata czy cokolwiek, to nie jest bardzo złe, nie? Ja bym powiedział, że to jest kwestia, to jest inne, a nie gorsze, czy lepsze. Znaczy, przede wszystkim to jest kwestia, tak samo wracamy do punktu, do zasady numer, boże, już się pogubiłem. Drugiej? Zasady numer 3, rozmawiaj z graczami. Jeśli wiesz przed sesją, że oni tego lore nie znają, to też jesteś w stanie się na to przygotować. Jesteś w stanie im przygotować albo krótko jakiś handout o świecie, by to przeczytali, albo po prostu wpleść w swoją sesję rzeczy, które będą im ten lore powoli przedstawiały. I to jest fajne i to działa, naprawdę. Nie ma się co spinać o to, że ktoś nie zna gry. Zwłaszcza, że nie wiem, sytuacje, w których gramy z różnymi ludźmi są różne, nie wiem, gramy na konwencji, albo po prostu spiknęliśmy się online do grania i ja wiedziałem, że część ludzi może coś inaczej rozumieć albo niż ja i po prostu tyle, nie? Boże, to jest plaga, teraz tak trochę się wywentuje, nie? Ale to jest plaga w polskim internecie RPGowym, jak ludzie na przykład, o, wezmę sobie 4 osoby, mogę być początkujący do sesji w Młotka, nie? I przychodzę 4 początkujących, nie mam pojęcia o świecie, o niczym, a on po pół godziny, jak wy możecie nie wiedzieć, że imperatorem jest Karl Franz? Imperatorem czego, nie? Ludzie się absolutnie bulwersują o takie rzeczy w takich sytuacjach. To jest chyba śmieszne. Nie? Tak, bo blokować, generalnie jak ktoś mówi, pisze, że ten niewymagana znajomość Warhammera, to w głowie ma tylko mechanikę prawdopodobnie, a nie, że lore, bo przecież jak można nie znać lore Warhammera, nie? No. Ale cóż, są ludzie i parapety, nie? Tak, dokładnie. Ja się przyznaję, ja z lore Warhammera wypadłem wieki temu. Jakbym miał teraz zagrać Warhammera, to potrzebowałbym szybkiej przebieżki, przypomnienia rzeczy poza paroma podstawowymi rzeczami, które pamiętam, to po prostu dla mnie już jest obcy świat kompletnie. Prawda, prawda. Ja pomimo tego, że prowadzę, to pamiętam wątkowo pewne rzeczy tylko i też nie wszystko, więc jak ktoś by mnie wrzucił na przykład na śmierć na rzece Rajk, to bym absolutnie nie pamiętał. Nie, nawet nie pamiętam, gdzie Rajk płynie dokładnie, w którym w zachodnią stroną Imperium bodajże, zabijcie. Ale nieważne, mało istotne. Lecimy tak dalej. Zasada numer 6. Szukaj inspiracji wszędzie.
Ha! Dokładnie. To jest coś, co uwielbiam. Generalnie rzecz biorąc, czasami pojawia się takie pytanie, skąd brać inspirację do swoich sesji? No, bo skąd? No, skąd ty bierzesz tę inspirację? Tak samo jak każdy pisarz zawsze dostaje pytanie, skąd czerpiesz inspirację, nie? No i odpowiedź jest bardzo prosta. Zewsząd. Bo jak oglądam jakieś filmy, czy oglądam seriale, czy anime, czy oglądam ten... czy słucham muzyki, tak? I to po prostu patrzę na to, co z tego można wyciągnąć do mojej sesji. Czy to ma sens? I to nawet nie musi być w tym samym klimacie, co jest najpiękniejsze, nie? Ja na przykład kiedyś zrobiłem sesję w Warhammera inspirowaną odcinkiem Batman The Animated Series. I wow. Zadziałało. Zadziałało wow. Bardzo świetnie. Sesja była oparta na pokazie iluzjonisty. W Batmanie The Animated Series był jeden odcinek, w którym iluzjonista robił sztuczkę znikania złota i oczywiście to złoto znikło i nie wróciło. I oczywiście został oskarżony o to, że ukradł, etc., etc. No, a tak naprawdę tutaj była trochę głębsza sprawa, nie? Ale był pomysł. Pomysł było fajnie, było. Pomysł świetny. Albo... Ja widzę tyle druga... podwójnych den, że... Albo drugim moim ulubionym tematem było ten, Samurai Jack, nie? Który w ogóle jest taką kopalnią inspiracji dla mnie na sesję, bo każdy odcinek to naprawdę jest temat na sesję, ale moim ulubionym jest w Numenerze akurat, to się udało bardzo łatwo zainkorporować. Grałeś tą sesję zresztą? Tak. Gdzie gracze podczas podróżowania przez pustynię wpadają w burzę piaskową i szukając schronienia trafiają na roztrzaskany statek kosmiczny. No i ten statek kosmiczny jest wszystko niby spoko, ale na tym statku kosmicznym jest, ten statek kosmiczny był więźnia. I ten więzień tam sobie jest, a reszta załogi nie przeżyła. Kurde, no piękny motyw na sesję z lekkim horrorowym klimatem. Da się. Ja przyznam, grałem w tą sesję, bo bardzo fajnie zrobione, jak mi potem diabeł rzucił hasło, skąd to wyciągnął, to było takie, no nie, da się. Tak, ja też w ogóle lubię mówić graczom, skąd to zaczerpałem inspirację, co było źródłem, naprawdę fajnie. No, tej sesji teraz niestety nie będę mógł wykorzystać przy obecnej kampanii mojej, bo już grałeś. Tak. Znaczy, no, jakbym to nie zmienił, to bym pewnie by było. Znaczy, ja też, wiesz, jakby my podejrzewam, oboje nie mamy problemu ze spoilerami, więc nawet jakby się okazało, że lecimy w to samo i bym się skapnął, co mi się zdarzyło kilka razy grając już u ludzi, kilka razy ten sam scenariusz z inną ekipą, mogę w to brnąć, nie? No spokojnie. Natomiast też jakby z ciekawych rzeczy, jakby inspiracja do sesji, często dobrą inspiracją, jeżeli istnieje, jest sam bestiariusz podpięty do podręcznika czy cokolwiek innego, bo zauważcie, że podręczniki, które są pisane, często mają dużo pytań wciśnięte. Na zasadzie jest tam opis jakiegoś potworka i napisane jest, że żyje w kanałach, ale co je na przykład? Albo jak się go pozbyć, skoro jest śmiertelny i tak dalej, nie? No i generalnie rzecz biorąc, czytając takie podręczniki, bardzo często sami po prostu sobie gdzieś tam w głowie bardziej lub mniej podświadomie wygenerujemy sesję. Tak bazując na jednym opisie w Bestiariusza. I bardzo wielu mistrzów gry znam, którzy tak po prostu budują całe kampanie, nie? Na jednym potworku z Bestiariusza. No, więc na luźno. Tak, też się da. No. Wszędzie się da. Podręczniki same w sobie, sam opis świata, tak? To jest już miejsce, w którym możesz zacząć szukać inspiracji. No jak to ci już brakuje tego, tak? Bo przeczytałeś ten podręcznik, przeczytałeś, wydaje ci się wszystko, co tam wymyśliłeś, to zawsze możesz pojechać dalej, nie? Żadna gra nie opisze niczego w 100%, co daje ci po prostu pełne pole do popisu. Możesz tam wrzucić wszystko, co pasuje do danego klimatu. A im bardziej gra chłonna, tym lepiej, nie? Yep. Dlatego na przykład uwielbiam Numenerę, bo jest tak chłonna, że szkoda słów. No tak, Numenera jest całkiem zgrabnym narzędziem do grania, więc... To się zgadza. Tak. Tak, no dobrze. No to co? To jeszcze mamy. Zasady numer 7, tym razem by Dreadu. Korzystaj z generatorów. I to jest coś, z czym ja się nie potrafię rozstać. Generatory, które są albo tabelkami, albo są online. Tylko to trzeba umieć i trzeba lubić. Prawda? Bo nie każdy. Albo nie każdy ma ochotę, nie każdy lubi, nie każdemu się chce i nie każdy też wie jak. Natomiast same generatory, ja nie potrafię przeżyć sesji bez takiego głupiego narzędzia, jakim jest Fantasy Name Generator.
no nie ma dla mnie po prostu bardziej essential toola, tak? Ważniejszej rzeczy do prowadzenia sesji niż generator imion, który przyspiesza mi turbo, niesamowicie mi przyspiesza pewne rzeczy, a do tego nie trafiają się sytuacje, jak się nazywa Majtek, tak? Bob. Nie pokazując Bob palcem. Bob, dobre imię, nie? Ale no w łomotku już by nie przeszło. Także no generalnie korzystajcie z narzędzi, które są w internecie, tak? Korzystajcie z generatorów imion, generatorów lochów, tak? To o tym też rozmawialiśmy, mapy do lochów. Macie ochotę poprowadzić dungeon crawla? Jasne, fajne rzeczy. Czasem to jest kurde super zabawa poprowadzić takiego lożka. Dużo dungeonów jest dostępne w postaci narysowanej przez kogoś już mapy udostępnionej na zasadzie bawcie się, bierzcie i idźcie z tego wszyscy. Wiele lochów można generować na bieżąco, na przykład przy użyciu dungeon.com. Nie pamiętam dungeon, jaki ma adres, końcóweczkę. Dungeon Bin SH w ogóle, wow. Mhm. Tak. Dungeon, świetny generator do dedekowych, czy adekowych, czy D20 rzeczy. Nie tylko. Tak, no, znaczy, może prawie w każdej grze. No, ale no, ja używam do tego najczęściej też, nie? Ale do tego wiem, że są dobre. Do innych nie sprawdzałem, więc nie kopnę rekomendacji. Aczkolwiek dungeon, łatwabu do generowania szybkich miast wektorowych, jakichś tam, czy wiosek, czy czegokolwiek na dobrą sprawę. Fantasy Name Generator, o którym wspomnieliśmy, do D&D, acz nie tylko, bo ja korzystam z tego też do młotka, są aplikacje na telefon. Jedna się z nich nazywa, już wam powiem nawet, bo mam zawsze zainstalowaną, się nazywa, ale nie na tym telefonie, nie, na tym, RPG Generator po prostu, z tym, że to jest generator z taką fajną ikonką D&D, nie pokażę na tapecie, bo tak nie zobaczycie, w którym macie listę kasetkowych po prostu generatorów, tak? Rzuć K100 i masz losowy item, rzuć K100 i dostajesz przedmiot na niezdany test spostrzegawczości, nie? Który tam znajdziesz w ruinach czy coś. Kupa fajnych rzeczy, które po pierwsze, jak każesz graczowi rzucić K100 na coś, to już jest jakiś fajny element dodatkowy, a po drugie z tego zawsze wychodzi coś śmiesznego, więc nie bójcie się takich generatorów używać. Tak samo jeżeli ktoś rysuje mapy, jeżeli ktoś rysuje jakieś portrety na przykład, czy tworzy losowe grafiki około RPG-owe, czy około fantasy, czy około science fiction, to weźcie sobie po prostu poszukajcie Pinteresta, który jest swoistym generatorem też jakichś tam motywów i używajcie tego na spokojnie do jakby rzucania graczom na twarz rzeczy w czasie sesji, nie? Bo generatory są fajne, generatory są spore. Mhm. Szczególnie jak improwizujesz sesję od początku do końca. Polecam. Tak. Tutaj Tertera pisze, o nie wiem czy było, ale już mamy sesję i chcemy nią coś prowadzić, to dałem mapę, można przekazać minimalistycznie. Z jednej strony zgadzam się, ale jeśli chcesz spędzić jak najmniej czasu, to skorzystaj po prostu z generatora. Tak. To też nadążonie jest generator miast fantasy na przykład, już leci link, tam jest masa fajnych generatorów, naprawdę. Odnośnie przygotowywania minimalistycznego też jeszcze Tertera patrzy na to, że niektórzy absolutnie nie potrafią malować i nawet jeżeli zrobią dwie kreski na krzyż, to jednym to będzie wyglądało jak skrzyżowanie ulic, a drugim to będzie wyglądało jak nagrobek. A nie odwrócony krzyż? Na przykład, nie? Więc często znalezienie czegoś w internecie jest szybsze, łatwiejsze, prostsze i dużo bardziej efektywne w tym przypadku. Efektywne. To jest słowo, którego szukasz. Niż rysowanie. Także. Tak, widzisz, człowiek już trochę przebywa na emigracji i już zapomina polskich słówek. No, jeszcze trzeba zastanawiać czasem. Cholera jasna, nie? Czas wracać. Chyba cię pochrzaniło. No nie, no nie wracam. Tak. Tak, to Kusaka chcę. To odnośnie udostępniania tabelek do generowania postaci do Volsunga. Natomiast. Tak, właśnie. Też są jeszcze generatory przygód na przykład. Do Volsunga wyszedł generator przygód. Nie wiem, czy mam gdzieś takie. O Jezus, to jest najwspanialsza rzecz na świecie. Przydatnik Volsungowy to jest zestaw kart. Jeżeli nie wiecie, ktoś nie miał nigdy w ręce. Ja swój zostawiłem w Polsce niestety. Tak? Albo gdzieś. Nie, muszę go mieć w drugim pokoju, przepraszam. Jest talia kart, na której macie od 1 do 10 wypisane różne elementy sesji, tak? I to jest wstęp, powiedzmy, zawiązanie akcji,
punkt kulminacyjny, boss, tego typu rzeczy. Po prostu rzuca 4D10 przykładowo i masz całą sesję na szybko zrobioną, tak? Czy przygodę na szybko bardziej niż sesję. Znaczy masz wymyślone wątki, które możesz sobie rozpisać, dopisać cokolwiek i jest super, nie? To działa, to jest sprawdzone, poradziłem parę sesji na tym i na pewno takich generatorów teraz w internecie jest o wiele więcej i bardzo warto z nich korzystać, bo tak. Są spoko. Jeżeli znajdziecie SideQuest Generators, to jest ich sporo. Generalnie te, których ja używam, to są znowu do D&D, bo ja D&D w większości prowadzę totalnie bez przygotowania i spontanicznie, więc używam do tego najczęściej generatorów, ale sprawdzają się niesamowicie. Generatory sidequestów, to słowa klucze, których szukacie. Generatory sidequestów, generatory potionów, generatory itemów, tak? Treasure'ów, encounterów. To są rzeczy, które internet zrobi za was. I przed i na sesji. No stress, nie? Jakby naprawdę. Jeżeli potraficie, szczególnie jeżeli siedzicie przed komputerem, czy macie laptopa za ścianką mistrza gry, to kilka klikniesz w klawiaturę i macie coś zrobione. Jeżeli gracze roleplayują i masz 3 minuty spokoju, do it, nie? Rzutem na taśmę znajdziesz wszystko. Polecam, pozdrawiam. Tak. Generalnie Zizek też napisał, że poleca blok skala wyzwania i tam jest kupa generatorów i tak jak najbardziej zgadzamy się. Tak, skala wyzwania to jest świetny blok. Polecamy, warto czytać. Jasne. Bo bardzo szanuję, ja bardzo osobiście szanuję pracę Karoliny bodajże, tak, która to prowadzi i jest naprawdę super. To jest przy każdym poście na Instagramie to jest serduszko, bo są ładne, fajne i generalnie tak, polecamy też ten serdecznie portal. Dokładnie. Ale generalnie, jeżeli się rozejrzycie po polskiej blogosferze, czy po polskim Facebooku RPGowym, czy po stronach, to znajdziecie sporo rzeczy. Ludzie udostępniają swoje pomysły. Ludzie udostępniają pytania, co mają zrobić w jakiejś sytuacji i macie wątek 40-postowy, 40 komentarzy pod postem na Facebooku, co ktoś by zrobił. To jest 40 potencjalnych przygód, nie? Więc wystarczy się troszkę rozejrzeć gdzieś tam i to są swoistego rodzaju generatory, bo mają 40 komentarzy, które odpowiadają, co zrobić, gdy gracz wejdzie na przykład z mieczem wyciągniętym z pochwy do sali tronowej, to D40 i wybierasz losową odpowiedź z tego, nie? Teoretycznie. Także to wszystko działa. Dokładnie. Jeszcze jest taka jedna rzecz, której warto zapomnieć. Generatorem pomysłów dla was może być kolega. Ten, który z tobą nie gra, ale też gra w RPG. Ja mam paru znajomych, których zawsze pytam o pomysły odnośnie sesji, kiedy po prostu zatrzymałem się gdzieś w jakimś miejscu, zablokowałem się i mówię mu, słuchaj, mam coś takiego, co byś tutaj ty zrobił jako mistrz gry? I on zawsze coś wymyśli, zawsze coś podrzuci, zawsze coś ma sens. Ciebie tak, na przykład, tak parę razy pytałem, jak prowadziłem sesję na Sylwestra, nie? To pytałem cię odnośnie scenariusza. A akurat wtedy ci nie pomogłem za dużo, z tego co pamiętam. Tak, ale pytałem, nie? Pytałem też paru innych osób i pytałem na przykład Sergiego, z tego co pamiętam, pytałem jeszcze mojego znajomego Miśka z Sosnowca, który mieszka w Warszawie i dzięki pomocom tym osób udało mi się do końca tą sesję dowieść do końca. Teraz zresztą tak samo idę na łatwiznę, mam cały czat podczas streamu, tak, z prepu do sesji i na tym czacie zadaję pytania do ludzi, czasami ktoś odpowie coś i czasami ktoś tam pomoże, więc generator. Tak. Generator, jak najbardziej generator pomysłów do sesji, nie? Nie musisz zawsze być tym sam. True. Tak, teraz pisze moja Wel. Oczywiście, jak najbardziej twoja Wel. Nawet się nie kłócę. Natomiast ja się trochę cofnę, bo wchodzimy może skończyliśmy, podejrzewam, zasady. Mamy ich 7 na razie i myślę, że jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to można je zadawać. Natomiast ja się chcę cofnąć ciutkę w górę na czacie, żeby znaleźć jedno pytanie, które było fajne. A diabeł, może przejdź do tego, jak to wszystko zebrać kupę, co? No, bardzo proste tak naprawdę, bo po prostu trzeba napisać sobie notatki w dowolnej formie. W dowolnej formie mam na myśli to, że możecie spokojnie zrobić je na papierze. Mordercy drzew. Albo elektronicznie, możecie je wykonać w formie mapy myśli, możecie wykonać je w formie punktów po prostu, zahaczek. Czekajcie, ja wam tutaj rzucę na czata. Rzucę na czata link do notatek moich sesji. I najpierw z ruchomego domu, czemu nie.
z pierwszej sesji. Kiedy to wygląda w ten sposób. Ja mam na sesję pierwszą przygotowałem tutaj całe dwie strony notatek. To mi pozwoliło przygotować się do pierwszej przygody, poprowadzić ją. Ja tylko muszę kliknąć udostępnienie, tak, bo to Google Docsy nie ma. Ten. To jest. Już. To są notatki z ostatniej sesji, którą prowadziłem w Świniogron na Dungeons and Dragons 5 edycji, tak? Generalnie to, co tutaj widzicie, nie wiem czy widzicie. To, co tutaj widzicie, to jest generalnie wszystko, co miałem, jeśli chodzi o scenariusz. A to jest encounter tracker i jakby wszystko, co się wydarzyło w trakcie. Także moje notatki do sesji tamtej to było 8 słów. No, ja mam trochę bardziej rozbudowaną formę, ale to też kwestia, że ja staram się pisać z pełnymi zdaniami. I to, ale to wiesz, przygotowanie tego zajęło mi godzinę, dosłownie. Mogę nawet sprawdzić na YouTubie, bo to jest gdzieś tam na pewno napisane. A właśnie do tego zmierzałem, bo to pytanie chciałem znaleźć odnośnie tego, zajęło mi to godziny. Pytanie od Tokusaki. Ile czasu średnio poświęcacie, żeby stworzyć taką podstawę, a następnie doszlifować? Więcej czasu poświęcacie na te podstawy, czy doszlifowanie bohaterów i settingów? Czyli jakby to, co mówiłem o tym, że przygotowujemy sobie Middenheim, a potem dookoła niego robimy questy, nie? Czyli tutaj jakby, czy ty też miałeś przy tej numenerze tak, że zrobiłeś sobie Dzień Dobry Miasto Mostów, robimy rzeczy, a potem sobie tylko dorzucałeś puzzle dookoła, czy ty miałeś inaczej tutaj? Wiesz co, powiem ci, że nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że przed pierwszą sesją wrzuciłem graczom, dobra, mamy takie miasta do wyboru, to i to, które wam się najbardziej podoba, bo mam graczy, który żaden z nich nie zna settingu zbyt dobrze, nie? Po prostu rzuciłem miasto, na każde rzuciłem parę słów i gracze wybrali po prostu miasto mostów, tak? Spoko. I ten pierwszy prep przed kampanią jakby był dłuższy, czy jakby one są generalnie takie tak same? Oglądam, półtorej godziny trwał pierwszy prep, drugi trwał godzinę 15, a później trzeci już 47 minut. Do ostatniej sesji też przygotowałem się około 45 minut. Spoko. No czyli generalnie zasada jest podobna, nie? Czy na pierwszą, bo ja też na przykład na pierwszą, jeżeli mam zamiar prowadzić kampanię albo jakąś przygodę tylko odcinkową, że tak nazwę, no to ta przygotowanie przed pierwszym odcinkiem jest zawsze ciut dłuższe, bo trzeba pewne rzeczy doprecyzować moim zdaniem, czy założenia napisać. Więc podejrzewam, że też około półtorej godziny trwa... Może trochę więcej. Przygotowanie przed wszystkimi. Natomiast już potem, jeżeli prowadzę to z ciągu, no to zajmuje mi to tak około pół godziny ogarnięcie wszystkiego przed sesją. Bo tak sobie myślę o Wesen, które prowadzę. Tylko Wesen ja prowadzę tak, muszę robić trochę researchu, bo lubię siedzieć sobie, że tak nazwę, w tej historii. No to sam research zajmuje mi 15 minut dodatkowych, łącznie 45 do godziny. No czy tak pół godziny do 45 minut jest prep, nie? Co daje taki porządny, dobry starcik, a pierwsze było półtorej godziny chyba, albo dwie godziny przygotowania. Nie licząc jakieś tam chyba handouty nawet zrobiłem jakieś, czy nie pamiętam. No istotne. Ale no, ten pierwszy zawsze wydaje się ciut dłuższy. Tak, no to wiesz, no to jest tak jak mówię, tam też miałem kwestię, muszę wymyślić cztery wątki. Inna sprawa, że wymyślę te wątki tak, że dobra, myślę, że to jest ten wątek, z którym gracze pójdą. Patrząc po tym, co mi powiedzieli, to jest pierwsza rzecz, która będzie mi starzy, będę za tym podążali i to przygotuję najbardziej, nie? Ale tak naprawdę większość wątków stamtąd przygotowałem w trakcie kolejnych sesji, tylko jeden był absolutnie niewykorzystany. Ale to też nie miej problemów z niewykorzystanymi wątkami. Nie płacz nad tym, że gracze nie poszli tam, gdzie chciałem i tak dalej. Whatever, no nie poszli, trudno. Albo to wykorzystasz kiedy indziej, dokładnie, albo nie. Po prostu nie wykorzystasz nigdy. Niezużyte przygody przykład... wracają, zużyte też wracają, tylko w innej ekipie. Jakby nic się nie marnuje. Ale jakby też odnośnie robienia notatek i przygotowania sesji, to dużą część prepu moim zdaniem to jest notowanie tego, co gracze mówią i co tobie przyjdzie do głowy w czasie sesji już, tak? Bo to ci zjada dobre kilkanaście minut myślenia później, co by tam z tym jeszcze zrobić, nie? Bo część to są pomysły, które ci gracze rzucili i po prostu sobie dopiszesz do tego rzeczy. Także to też przyspiesza, nie?
Ja tutaj powiem ci, że ja nie zapisuję. Nie zapisuję w ogóle tego, co gracze mówią. W żaden sposób. Ale to też inna kwestia, że ja mam w większości wypadków jakiś zapis tego, tak? Inny. Typu sesji, które streamuję, mam je zapisane. Więc teoretycznie, jak bardzo czegoś chciałbym, to mógł wrócić, nie? Ale dwa, że mam czat, który się później komunikuje po prostu po sesji z graczami, nie? Rozmawiam z nimi. No to tak. Więc tutaj staram się po prostu to ogarnąć jakoś w inny sposób, a w większości przypadków po prostu pamiętam. Gorzej jak gramy rzadziej, to wtedy jest źle, ale zawsze jakoś tam sobie coś przypomnimy razem, więc spoko. No ja na szczęście mam do tyle dobrą pamięć, że jak graliśmy ostatnio z chłopakami naszymi sesje w Wolfsunga 2 miesiące temu, to do tej pory pamiętam właściwie wszystkie zahaczki, które im rzuciłem na twarz. Pomimo tego, że nie mam pojęcia, gdzie są notatki, nie? Nie pamiętam, gdzie zeszyt wsadziłem, pamiętam sesję. Cóż. Tak. Dlaczego robi się elektroniczne notatki, a nie morderco drzew? Ej, może mam to w kompie. Właśnie, dobre. Tam nie sprawdzałem. Tak. No, chyba właśnie znalazłem notatki z kampanii. Bo to jest bardzo prawdopodobne. Dziękuję, pan diabeł. Brawo, Dredu, brawo. Ostatnie miejsce, gdzie nie patrzyłem jeszcze, nie? Najlepiej. Mm-hmm. Dobra, moi drodzy, czy wy macie jakieś pytania? Czy chcecie jakieś konkretne rzeczy, żebyśmy wam powiedzieli, które robimy, albo których nie robić, albo które robić? Czego unikać? Oczywiście według nas. Bo pamiętajcie, że to, co sobie wy zrobicie, to wychodzi zupełnie... Znaczy, może wyjść zupełnie inaczej, może zupełnie wam jakby pasować coś innego, nie? Więc... No stres. Jest was tutaj prawie 20 osób, moi drodzy, więc jeżeli macie ochotę na jakieś pytanie, to jest najlepszy moment, żeby to zrobić. Możemy nawet dzisiaj posiedzieć, podejrzewam, parę minut dłużej, bo już pieknęła godzina, a widzisz, a martwiłeś się, że krótko pójdzie, nie? Znaczy martwiłem się, że się najpierw, że się nie wyrobimy z tym, co mamy, nie? Bo to jest najdłuższy scenariusz RPGatki, jaki kiedykolwiek napisaliśmy. I no... nigdy nie był tak rozbudowany. To... jest dziwne. Ale dzisiaj rzucaliśmy bardzo dużo takich konkretnych punktowych haseł, nie? To też jest tak, to prawda. O, Chrobal kupił w końcu tego Shadow of the Demon Lord. Szanuję. W takim razie nie będę musiał ci nic wozić, ale tak wpadnę. Miałem kiedyś zaprosić twórcę na Pyrkon, ale nic z tego już nie będzie. No życie. No życie. No, ale tak, będzie może ktoś inny chciał go kiedyś zaprosić. Spoko. Widzę, że Chrobal mnie zaprasza do Krakowa, ale poza tym nie widzę pytań. W związku z tym, że nie ma pytań, to podejrzewam, że możemy spokojnie kończyć. RPGatka na Spotify od samego początku, to jest dobre pytanie. Tak, jest od samego początku i jest na bieżąco wrzucana na Spotify. Na Mixclouda nie jest wrzucana na bieżąco, ponieważ jestem łosiem i zapominam tego tam wrzucić. Dlatego nawet dzisiaj nie wymienię, że jestem tam na Mixcloudzie, nie zwróciłeś uwagę. Jest 20 odcinek dzisiaj, to jest taka mała, wiesz, rocznica. Ja wrzucę wszystkie zaległe chyba naraz. Jasne, natomiast jeśli chodzi o Spotify'a, nie ma jeszcze poprzedniego odcinka z garnkiem na Spotify'u jeszcze, ale wkrótce pewnie się pojawi, bo Dredoś pewnie się teraz ogarnie, albo wrzucił to dzisiaj. Nie, wrzucałem to w zeszłym tygodniu. Z Dredem. Znaczy z garnkiem. Tak. RPG-tkę. To nie mogłem wrzucić tego w zeszłym tygodniu na Spotify. Bo w zeszłym tygodniu to robiliśmy. Na Spotify'a wrzucałem chyba dzień po albo dwa dni po razem z YouTube'em. No ale nieważne. Dobra, mam ostatnie. No to nie ma. Znajdę. Może zapisałem, a nie kliknąłem publikuj. Nie wiem. Ja ostatnio jestem do tyłu troszkę, więc... Czekaj, aż sprawdzę. Jest coś tutaj untitled. Okej. Okay. Private. Brawo Dredu. Brawo. Proszę państwa. Oh my god. Dobra, kto jest na czacie, press F, nie? Dobra. Ale to jest ewidentnie znak, że powinniśmy kończyć, moi drodzy. W takim razie słuchaliście podcastu RP Gadka. Ja jestem Dredu. A ja diabeł, przepraszam bardzo. Dobranoc.